Siema. Pokażę wam dzisiaj swoje narzędzie, które ja wykorzystywałem do budowy. Wiadomo, no, ja nie murowałem akurat budynku, więc wszystkiego nie wiem, co jest potrzebne, by wybudować budynek w stanie surowym, zamkniętym, ale mniej więcej powiem co, jak, czy coś jest warte pieniędzy, czy nie. Pokażę jeszcze, na czym ja robiłem po prostu i być może komuś to pomoże przy budowie domu, bo nie każdy wie, jakie narzędzia są potrzebne tak naprawdę, także zapraszam. Postawiłem sobie telefon z podglądem, żeby nagle mi nie uciekło to, bo nie chciałbym powtarzać nagrania. Może zacznę od takich podstawowych rzeczy, które najbardziej są potrzebne, jeżeli budujecie dom. No to wiadomo, wkrętareczki. Ja akurat cały praktycznie sprzęt, który używam, a zwłaszcza akumulatorowy to cały, to wszystko jest Praxede z Lidla. Tu mamy zakrętareczkę. I wierzcie mi, bądź nie, ale tą zakrętarką skręciłem całą konstrukcję dachu. Dała radę bez problemu, oczywiście nie z tą baterią, bo to jest tylko dwójeczka. Jeszcze mam dwie czwórki. Dała radę bez problemu. Oczywiście wszystkie wkręty ciesielskie, te długie, takie 30-centymetrowe, przed wkręceniem były nawiercane dziury. No bo nie, szkoda po prostu baterii. Ona dałaby radę wkręcić takiego wkręta, ale szybko by padła po prostu. Także to jest pierwszy zakup i od razu wam powiem, że ja generalnie jestem owcą okazji i wszystkie elektronarzędzia, które mam, to wszystko było kupowane w promocji. Przykładowo ta zakrętarka kosztowała mnie chyba 270 zł. Być może to jest normalna cena, nie wiem. Ja ją kupiłem ponad półtorej roku temu. Była ostatnia sztuka w sklepie i była obniżona cena i kupiłem ją za 269 zł. Ona była bez baterii i bez ładowarki. Ładowarkę musiałem dokupić, baterię oczywiście. Generalnie polecam. Nie ma do czego się przyczepić. No tutaj jakaś zaślepka była, która od razu pierwszego dnia mi odpadła i nawet tego nie zauważyłem, więc ona przepadła. Tutaj jakaś guma odkleiła się troszkę. Można by ją całą zerwać w sumie, bo to brzydko wygląda. A przynajmniej połówkę, niech sobie będzie tak. I jedyne co tutaj się popsuło w tym, zaraz wam pokażę, tylko muszę wziąć bitę jakiegoś. Jedyne co mi się popsuło, to ten łapak, nie wiem, tam jakaś sprężynka uciekła z tego i to poszło do serwisu. Gość mi zmienił, dał to z innej wkrętarki i teraz to działa lepiej, bo tylko wkłada mi się trzyma. Wcześniej trzeba było odciągnąć, żeby wsadzić bita, a teraz tylko trzeba odciągnąć, żeby wyjąć. No i super jest, naprawdę. Daje radę. Trochę z opóźnieniem startuje. Przyciskasz i ona czasami, zanim ruszy, sekundy potrzebuje, żeby rozpędzić się, ale naprawdę jest spoko. Zaraz może znajdę jakiegoś wkręta dłuższego, to pokażę wam, jak ona sobie radzi. I tak jak mówię, polecam, tyle że ja oczywiście jestem dupa wołowa i zgubiłem do niej paragon. Ona jeszcze normalnie jest na gwarancji i wysłałbym ją na gwarancję i oni albo by daliby mi nową sztukę, albo by to naprawili, nie wiem co oni by zrobili w tej sytuacji. I wydaje mi się, że jeżeli kupujecie narzędzia wyłącznie do budowy domu, które potem będą użytkowane na cały dzień, oczywiście wokół domu, wokół garażu, no to jak najbardziej warto. No bo cena jakość wydaje mi się, że jest petarda i myślę, że będziecie naprawdę zadowoleni z tego zakupu. To był pierwszy mój zakup. Drugi zakup to jest wkrętarka. Ona jest z udarem. Tak się prezentuje. Tutaj już mamy większą baterię. Ją wyhaczyłem w super okazyjnej cenie, bo ją kupiłem za 230 zł z baterią dwójeczką i z ładowarką. Czasami na stronie internetowej Lidla są promocje, znaczy przynajmniej tak to było w zeszłym roku, bo ja w zeszłym roku ją kupiłem, albo nawet półtorej roku temu też ją kupiłem, już nie pamiętam. I są takie promocje, które są uzależnione od ilości sprzedanych sztuk. I jak ja ją kupiłem, to była najwyższa promocja możliwa i za nią zapłaciłem, tak jak mówię, 230 zł z akumulatorem i z ładowarką. Oczywiście też nie może być zbyt różowo, bo tutaj ta część, nie wiem jak to się nazywa, głowica, kiedyś poszukałem. Jak sobie tutaj łapię i teraz ona się okręca, nie? Ona powinna blokować się, a ona się okręca, ale trzyma to, więc w zasadzie mógłbym wysłać ją na reklamację również, ale nie chce mi się, no bo działa, więc
więc zostawiam to tak jak jest i też polecam, bo fajnie się sprawdza. Bardzo fajnie razem sobie radzi z tą zakrętarką, a przy budowie domu wydaje mi się, że warto właśnie mieć dwa urządzenia. Jedną zakrętareczkę, drugą wkrętareczkę najlepiej i można wszystko zrobić samemu. Kolejna rzecz, no to są tutaj bity Milwaukee. Na Amazonie trafiłem jakąś promocję, nie wiem, to kosztowało około 70 zł, cały ten zestaw. No, Milwaukee, samo mówi za siebie, chyba nie ma lepszych bitów w tym momencie na rynku, chociaż mogę się mylić. Ja tu też kupowałem jeszcze zanim rozpocząłem budowę, także ciężko mi powiedzieć. Super sprzęt też polecam, jeżeli będziecie kupować bity, no to wydaje mi się, że warto przy tym zainwestować i kupić coś lepszego i mocniejszego po prostu. Okej, to są dwie rzeczy. Tu jest mój nowy nabytek. To kupiłem w sumie niedawno z myślą o elektryce. To jest motowiertarka, to się chyba nazywa. Nie pamiętam, ile za to zapłaciłem. 300 parę złotych. Ona nominalnie chyba była za 400 zł. A ja ją kupiłem taniej. Zresztą wiecie co, żeby tu nie być gołosłownym, bo zrobiłem screenę. Motowiertarka. 349 zł minus 69 zł, tyle za nią zapłaciłem. I tutaj mamy za 269 zł laser. Ten laser. Taki laser sobie kupiłem też. On był kupiony z myślą też o, w sumie, karton gipsach, o elektryce, także on dopiero będzie użytkowany. Już jakiś czas temu był kupiony. On w zestawie był z statywem. Ten statyw to jest takie badziewko raczej, ale być może się przyda. Wydaje mi się, że wszystkie te sprzęty, które teraz tutaj pokazuję, to one są kupione w cenie przynajmniej o stówkę niższej niż rynkowa cena obecna jest, także warto poszukać promocji jakichś, a zwłaszcza jeżeli dopiero rozpoczynacie budowę albo planujecie, no bo ja mówię, ja już zapatrzyłem się w część sprzętu przed rozpoczęciem budowy i to był strzał w dziesiątkę. Tu są jakieś wiertełka do drewna, jakieś najtańsze z Leroya wzięte po prostu, aby były, jak będzie potrzeba. O, tak to wygląda. Nie wiem, jeszcze do tego narzędzia wrócę. Nie wiem, jak to się sprawuje, bo jeszcze nie mam żadnego ani otwornicy, nic nie mam na to. No jedyna pierdoła, która mnie irytuje, to jest to, nie wiem, tu jest jakiś olej, czy to klej jest, ciągle odpada. Będę musiał to przykleić chyba. To mnie trochę irytuje, bo to jest nowa sztuka, jeszcze nie używana. Także przydałoby się zrobić z tym porządek. Mam nadzieję, że da radę przy elektryce. A w sumie dlaczego nie miałoby dać rady, skoro będzie to prosta robota. Okej, przechodząc dalej. Przy robieniu dachu. Piła. Łańcuch poluzowany strasznie. To była najtańsza piła elektryczna, jaką dostałem w Leroy Merlin. Ona była zakupiona tylko i po to, wyłącznie, aby ogarnąć gniazda w murłacie pod krokwie. A z tego względu elektryczna, bo jest lekka i żeby to było lżej robić. Także ją kupiłem, ona kosztowała ze 150 zł. Trochę żałuję, że nie wziąłem modelu droższego trochę. On był droższy bodajże o 30 zł, a różnił się tylko tym, że miał hamulec. W momencie, kiedy przestajecie piłować, od razu automatycznie łańcuch staje. No tutaj tego nie ma. Na szczęście nie było żadnych nieprzyjemności z tego tytułu, także nie ma co żałować, ale wolałbym mieć tamto. Tutaj szlifierka oscylacyjna chyba to się nazywa. To ostatnio też kupiłem. Jakaś promocja była za bodajże 150 zł. A że mam akumulatory, to kupiłem. W zasadzie przy budowie to na razie mi nie jest potrzebne i prawdopodobnie nie będzie potrzebne, ale czasami coś z drewna robię i fajnie jest oszlifować jakąś deseczkę czy coś, żeby drzask nie było, także przydaje mi się po prostu. Tu mam jeszcze takie same coś, tylko na inny rodzaj papieru ściernego, ale to jest bodziewko za 5 dyszek i to jest na prąd, a to jest akumulatorowe i dlatego jest super. Kontóweczka tutaj, grafita. Ona ma regulację tutaj obrotów. W sumie dupę nie urywa, ale też była taniutka. Około 200 zł kosztowała. To też najtańszy z modeli. Nie wiem, jaką to moc ma, nie pamiętam. Nie wiem, czy wyczytam tutaj. Czekajcie.
od 3000 obrotów do 12750 watów. O. Daję radę. W sumie dużo nie była używana, ale jest. Bardzo chciałem kupić też Sparkside'a akumulatorową, ale w momencie, kiedy była mi potrzebna, nie było ich dostępnych w ogóle nigdzie, poza Allegro, gdzie były ceny trochę wywindowane, więc sobie odpuściłem temat i kupiłem na kablu. Teraz, gdybym miał możliwość, to kupiłbym sobie na pewno akumulatorowo, bo teraz są dostępne. I też kupiłbym pilarkę tarczową, akumulatorową, bo też by mi się przydała. Zresztą w tym momencie nie jest mi potrzebna, ale w momencie, kiedy robiłem dach, na pewno by mi się przydała i bym ją kupił. No niestety, też ich nie było, teraz są. No, teraz mi nie jest potrzebna, więc póki co nie inwestuję żadnych pieniędzy. Wiecie co, jak jesteśmy jeszcze przy tym, gdzieś tutaj miałem tarczę do... Tu jest. Słuchajcie, jakbyście chcieli sobie wyczyścić deski z betonu kontureczką, to ja taką tarczę kupowałem, no nie? Jest coś takiego. Ona jest metalowa. Nie jest najlepszej jakości, no bo takich tarcz to chyba ze 4 zużyłem na jakieś, ja wiem, 2 metry desek, żeby je oczyścić. Daje radę, ale szybko się niszczy, te zęby się ułamują. Być może są jakiś producent jest, który robi lepsze, ale coś takiego możecie sobie kupić i czymś takim możecie sobie wyczyścić deski bez problemu, no nie? Także jakbyście potrzebowali, no to macie. Niech sobie tutaj leży to. Co dalej? Najważniejsze narzędzie w sumie na budowie, młotek. Młotek Stanleya. Uznałem, że kupię porządny młotek, to jest młotek cisielski, tak on wygląda. Tutaj jest uchwyt do wyciągania gwoździ, tutaj do przytrzymania gwoździ, jakbyście gwoździe bili, jakbyście mieli tylko jedną rękę. Bierzecie sobie gwoździe, tutaj jest magnesik, gwóźdź się trzyma. Oj. I bijecie. Super młotek, polecam. Oczywiście kamera mi się przygrzała. Dobra. Zrobimy test. Mam tu kawałek murłaty, który został. Zaprę sobie budynek. Tak, żeby było widać to, nie? Takimi wkrętami były przykręcane krokwie. Dobra. I tak to wygląda. Dało radę, nie było nawiercane. Tylko tak jak mówiłem, trzeba by przyinwestować w dobre bity. Z ciekawości może spróbujemy tą wkrętareczką jeszcze przykręcić. Zobaczymy, czy to pójdzie. W sumie nawet nie próbowałem nią kręcić. Brat ma Boscha z serii Professional. I tamten daje radę. Chociaż to wiadomo, też szybko bateria pada. Tylko on ma same dwójki baterie, nie ma czwórek, nie? Także zaraz zobaczymy, jak to tutaj pójdzie z tym. Dobra. Ale się nagrzał jeboniutki. Dobra. Obrócimy tą laleczkę. I zobaczymy, czy ten sobie poradzi. Jest ustawiony na maksymalną swoją moc. Na pierwszym biegu jedziemy. Wow. No, nie spodziewałem się, że da radę w sumie. Według mnie sprzęt wart swojej ceny. Jeżeli zawodowo nie pracujecie, to wydaje mi się, z tym sprzętem oczywiście, to wydaje mi się, że nie ma sensu dopłacać do jakichś markowych Dewaltów czy do Boscha nawet. No zależy, co traficie w jakich pieniądzach, wiecie, no bo ja ostatnio widziałem, że ktoś wrzucał taka strona pepper.pl, tam są promocje wrzucane często. Ostatnio ktoś wrzucił wkrętarkę Boscha z dwoma bateriami o pojemności 2 Ah. Tam to były 18 chyba. I wkrętareczka za 500 chyba 50 zł, także fajna cena.
Z tym, że no, ja jestem zwolennikiem posiadania jednej marki z tego względu, żeby akumulatorów nie gromadzić, a żeby kupić potem kolejne sprzęty Boscha, no to trzeba by polować na niezłe promocje i ciężko byłoby to raczej znaleźć. Chociaż pewnie jest to do osiągnięcia. Kto co lubi? Ja wam mówię, ja robię na tym Parkside'zie i jestem zadowolony. No jeżeli coś padnie, no to zawsze można wysłać na gwarancję. No gorzej, jeżeli to się stanie w połowie roboty i nie macie żadnego innego sprzętu na zastępstwo. No ale to cóż, no można kupić wtedy drugi sprzęt, a ten jak przyjdzie z gwarancji, to go odsprzedać albo jakoś tak podziałać sobie. Według mnie warto. Oczywiście, żeby tu nie było żadnych niedopowiedzeń, to nie jest jakiś materiał sponsorowany. Dobra, szybko jedziemy, bo znowu bateria padnie i będzie problem. Tu mam taki kątowniczek, czy kątomierz bardziej? Chyba kątownik. To Pexa, produkt polski, tak jak widać. Nie, kątomierz rozstawowy, rozstawny chyba, jeżeli dobrze czytam. On mi pomógł przy konstrukcji dachu. To jest najważniejsze urządzenie, jak stawiacie dach, żeby poznaczyć wszystkie cięcia na krokwiach. Także warto zainwestować. Poza tym jakieś pierdółki, no też jeden z najważniejszych przyrządów, czyli miarka drewniana, must have. Oczywiście też są taśmy, ale przede wszystkim drewniak. Siekierka, też to Pexa, badziew straszny, nie? Nie polecam tego akurat. Tutaj mamy dłutko, ono też do gniazd służyło. Tu jest zwierdło do murłaty, żeby osadzić murłatę. Nożyk, kluczyk. Kolejne wiertło do drewna, do murłaty albo do jętek, już nie pamiętam. Takie pierdolki, nie? I w sumie to praktycznie wszystko, co ja mam, no bo wiadomo, tam jeszcze jakieś pierdoły są, jakieś wkrętaki, jakieś klucze, podstawowe rzeczy. Pas, też ważna rzecz, ja mam z Parkside'a. To akurat słabe jest, także tego nie polecam. Wydaje mi się, że lepiej kupić normalny pas niż to. No bo w zasadzie to nie jest pas, tylko to są takie kieszenie, które na pasek zakładasz. To sprawdziło się, chociaż nie było zbyt wygodne. Drugi raz bym tego nie kupił, kupiłbym po prostu zwykły pas. I tak to wygląda. W zasadzie to są przede wszystkim narzędzia, które były potrzebne do dachu. No oczywiście jeszcze poza tym są nożyce do blachy, które ja pożyczałem od brata, więc tego tutaj nie mam. Też pożyczałem wiertarkę od brata, on ma boszowską wiertarkę. No teraz mam tu swoją, także zobaczymy, jak ona będzie się sprawować. Też nie mam żadnego bębna. Dziadek miał na działce o taki kabelek i w sumie wszystko z niego jechałem. Teraz prawdopodobnie jak już będę robił w budynku, to bęben jakiś będę musiał kupić. Chociaż może i nie. Większość narzędzi akumulatorowych zobaczymy. No wiadomo, jeżeli murujecie, no to warto też przyinwestować przede wszystkim w betoniarkę, no bo to must have chyba jest. Jakieś kielnie oczywiście też, wiaderka jakieś. No i tyle. Wydaje mi się, że to będzie wszystko z tego, co ja tu mam. Według mnie najważniejsze przede wszystkim przy budowie domu. Młotek. Gdzieś tu też łapka jest, nie wiem gdzie, gdzieś się zapodziała może. Wkrętareczka, najlepiej wkrętarka plus zakrętarka. Wiertarka też się przyda oczywiście. Poziomica też, bardzo potrzebny temat. Piła. U mnie akurat, mówię, ta elektryczna, ona była tylko do gniazd i do deskowania bardziej. Do konstrukcji była użyta spalinówka teścia. Nie wiem, jaką tam spalinówkę miał też, to nie była jakaś znana marka, żaden Stihl czy Husqvarna, ale dało radę. Wydaje mi się, że kupicie w markecie taką za 500 zł, to bez problemu wam wystarczy, że nie trzeba nic mocniejszego na budowę. I w sumie zamiast tej elektrycznej też ona by mogła być, chociaż jeżeli robicie gniazda, no to lepiej mieć coś lekkiego, poręcznego. Oczywiście można by też kupić jakieś akumulatorowe narzędzie. Lisica to się chyba nazywa. Też chciałem to kupić, ale tego nie było. Teraz to jest, ale już jest mi niepotrzebne, więc na razie nie kupuję. I tyle. Wydaje mi się, że nic nie pominąłem takiego istotnego. A jeżeli tak, no to pewnie w komentarzach mi opieprzyjcie, nie? No i tak to wygląda pokrótce, wiecie, no ja tutaj nie mam tego nie wiadomo ile, teraz podczas budowy prawdopodobnie jeszcze coś tam będzie trzeba dokupić, to dokupię. To są najważniejsze rzeczy, które potrzebujecie przy budowie budynku. Wiadomo, przy budowie też przydałoby się mieć rusztowania, to jest dość drogi temat raczej.
Ale też warto chyba przyinwestować i coś kupić mi swojego, bo wynajmować to na pewno wyjdzie drożej przez całą budowę. Chyba, że kogoś macie, ktoś, kto wam pożyczy. Ja akurat od brata pożyczyłem. Jeżeli sami też robicie mury, no to można by zainwestować w mieszadło. W sumie betoniarka nie byłaby aż tak potrzebna, chociaż przy fundamencie bez betoniarki to raczej ciężko byłoby to ogarnąć. Nie wiem, mieszadłem to raczej wiertarkę zajedziecie, więc lepiej wynająć nawet betoniarkę. O, i tak to wygląda. No nie przypominam sobie, żeby jeszcze coś tam było. No, jeszcze młot duży by się przydał, tak? No i szpadel jakiś. Młot akurat teścia szpadla dostałem od teścia w prezencie i teściowej. No i tyle. Wydaje mi się, że to takie podstawowe narzędzie, które przydają się przy budowie domu. Przede wszystkim takie, które ja posiadam. I powiem wam, że to trochę uzależniające jest, no bo jak zaczynacie tak kompletować narzędzia, a zwłaszcza jeżeli coś tam robicie i chcecie robić, a nie tylko przy budowie, ale jeżeli na przykład chcecie sobie coś z drewna porobić, no to jest takie uzależniające i chce się kupować tego więcej i więcej. Dobra, bo się rozgadałem aż za bardzo. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu ruszę właśnie z tą elektryką, przynajmniej poznaczyć sobie wszystko, być może tą otwornicę kupię, to od razu otwory się powycina. No i będziemy jechać powoli do przodu. Do następnego.